jest, drodzy Państwo, wagon KSW. Kriegsstraßenbahnwagen, który powstał w latach 30. najpierw na deskach kreślarskich w Niemczech, dlatego że Niemcy chcieli ujednolicić, zunifikować wszystkie tramwaje, co im się świetnie tak naprawdę udało. I powstaje wagon, który właśnie ze względu na okres budowy w czasie wojny nazywa się Kriegsstraßenbahnwagen. Po pierwsze oczywiście bardzo fajny, bo jest prostym tramwajem, niezwykle w budowie, niezwykle prostym w obsłudze, ale ma jedną zasadniczą wadę. Jest dość ciężkim tramwajem. W związku z tym w Krakowie, gdzie torowiska były już przygotowane do ciężkich tramwajów, zdał on egzamin, ale wiele miast w Polsce, małych przedsiębiorstw, tam tramwaje jeździły przede wszystkim lekkie, torowiska były zupełnie inaczej przygotowane, a te tramwaje ciężkie je po prostu najnormalniej w świecie niszczyły. W każdym razie w 1948 roku pierwszy tramwaj zostaje zaprezentowany na wystawie w Poznaniu, trafia rok później do Warszawy i także i do Krakowa. Pierwsze wagony, które przyjeżdżają, trafiają na linię 8 i tam są obsługiwane. Ale taka ciekawostka, nie mają wyposażenia elektrycznego. A więc wagon silnikowy bez pantografu, bez silniku, bez nastawnika jest wykorzystywany tylko jako przyczepa. I tak jeżdżą do lat 50. Dopiero w 50 roku udaje się kupić w Wielkiej Brytanii silniki elektryczne. W Polsce zaczynają być budowane nastawniki T401, a więc taki nastawnik, który tu dzisiaj nam umożliwia jazdę. I dopiero takie tramwaje w ten sposób wyposażone zaczynają jeździć po Krakowie. W roku 49 powstaje decyzja o budowie pod Krakowem dużego kombinatu, właśnie dzięki któremu powstaje nowa huta. W związku z tym przedłużona zostaje linia tramwajowa z Krakowa poprzez plac centralny dzisiaj aż do bramy budowanego kombinatu huty imienia Lenina. Linia tramwajowa, która ma 7,5 km. I drodzy Państwo, za miesiąc dokładnie będzie 70. rocznica uruchomienia tejże linii tramwajowej. Dokładnie 7 listopada 1952 roku zostaje uruchomiona tramwajowa linia numer 5, która dowozi przez wiele najbliższych lat wszystkich pracowników nowej huty z Krakowa. Centralny w Nowej Hucie. Jesteśmy w miejscu szczególnym dla Nowej Huty, w sklepie byłej cepeli, która w tym momencie gości nasz projekt Archeologię Codzienności. To jest projekt, który opowiada bardzo osobistą historię Nowej Huty, bo opiera się o wspomnienia i pamiątki mieszkańców. Zwróciliśmy się do mieszkańców Nowej Huty o udostępnienie ich osobistych fotografii, fotografii ich rodzin, ludzi, którzy tutaj przybyli z różnych stron kraju i przywieźli ze sobą nie tylko marzenia, ale też mnóstwo wspomnień. Dostałam go na 18. rocznicę od przyjaciółki mojej mamy, mając swoich 18 lat. Tak, jestem tutaj z bratem w takim samochodzie, który ojciec zrobił. Między innymi w Wydziale Mechanicznym pracował na hucie. Dla mnie jest to szczególny projekt, bo on daje szansę na zachowanie chociaż części tego, z czym ludzie tutaj przybyli. I daje też takie poczucie budowania ich wzajemnych relacji, tożsamości, która zawiera się w fotografiach, ale też w przedmiotach. To jest konik ulubiony mojej córki, kupiony w świecie dziecka na osiedlu Zgody. No miała z 5-6 lat, 79-80 rok. Zbieramy i zachęcamy do dzielenia się z nami tymi przedmiotami, które czasami są bardzo ważne, a czasami zupełnie zapomniane w szufladach i nie wiadomo, co z nimi zrobić.
W ramach tego projektu będziemy szukać nowych sensów, będziemy nadawać tym przedmiotom inne znaczenia, będziemy szukać opowieści, które mogą nam przybliżyć to, co w hucie zawsze było bardzo cenne, czyli rodzaj bezpośredniości. Takiej relacji, która moim zdaniem nigdzie się nie powtórzy, a jest tutaj w Nowej Hucie bardzo szczególna. Zbierała ten album Żydówka z Tarnowa, która straciła życie. To są głównie niemieckie, austriackie aktorki, aktorzy. To było popularne takie zbieractwo takich portrecików. O, są tu też Polonika, czyli jest Szczepko i Tońcio nawet. No natomiast to tak to mi wygląda na jakiś ślub, ewidentnie. Tu nie mogę rozgryźć stroju, ale on się potrafił, mimo że był człowiekiem prostym, potrafił się ubierać ekstrawagancko. Jest to projekt, który będzie na różnych płaszczyznach funkcjonował i to archiwum Archeologii Codzienności, które powstaje na stronie archeologiacodzienności.pl, będzie trwałym cyfrowym zapisem tych różnych ścieżek naszych poszukiwań, tożsamości i osobistej historii Nowej Huty.